Dobra widzowie, mamy 211 level. Dzisiaj w ogóle po północy złapałem tutaj dyniaczka sobie. Także jak widzicie full tryhard. Od razu jak tylko mogłem to dyniaka złapałem, nie to co na innych kontach. Dzisiaj jeszcze musimy Plutoida złapać. Ale coś tu jeszcze poklikam, może delikatnie, bo delikatnie. Ale mamy te 15 rozmontowań u Kowala, mamy ten evencik. Tutaj w ogóle ten portal, to nie wiem czy ja go dokładnie, nie zrobię na raz, pięknie. I jakąś tam, wiecie, wieżyczkę z trefem roku można by poklikać, dlaczego by nie? Za miesiąc to już konta mieć nie będę, dlaczego? Nie, nie, nie będziemy kończyć streama za 300, nie ma takiej potrzeby, broń Boże. Kurde, no powiem wam, ciężki jest ten druid, w sensie... Aha, okej. W sensie bardzo drogi mi się wydaje, albo ja nie umiem nim grać. Tak też może być, nieważne. Strefa mroku nam daje expa, lecimy. Pyk. Pyk. No już nie mamy miejsca. W ogóle tutaj jakieś, o, rękawice do kotła możemy dać, to możemy posprzedawać. Coś możemy od razu dać tu. Mamy jakieś buciki dla Mariuszka, musimy poubierać te pachołki. Tutaj coś na siłkę. Tu jakieś rękawice, minus 2, to od razu też rozmontujemy. Okej, lecimy dalej. Tutaj mamy ósemeczkę, w ogóle Boże, jak nam to małe expa daje, widzicie to? Cyk. 300 milionów chyba? O, 300 milionów to już prędzej, tak. 300 milionów jak najbardziej. Może nam jakaś brońka w sumie poleci z tych loszków? Też by było spoko. Dobra, 212 level. Teraz tak, tu coś na siłkę znowu. Cyk. Rozmontuj. Tu mamy na zręczność, a zobaczmy ile mi to daje. A nie Boże, ja, Jezu, ja ciągle zapominam, że jestem klasą na inteligencję. Nieważne, nieważne. Aha, ta ma... Dobra. To sobie zostawimy. To dajemy tu, to dajemy tu. To możemy od razu rozmontować z bomby. Tu mamy zręczność, to damy na Kunegundę, pyk. I mamy jakąś czapeczkę dla Barbara, to też mu na razie damy. No musimy ich poubierać, musimy ich jako tako poubierać. Dzięki za Beryla Neutral, nie ma problemu, Delfik. Najpierw mi obrażasz samochód, a teraz jeszcze N-wordy piszesz. Ty chyba chcesz bana. Naprawdę, ty chyba chcesz bana na tym streamie. Człowieku, opamiętaj się. Troszeczkę. Nie wstydzę się, że lepsza niż moja. Kto gra na jakimś śmiesznym M1 Mango? Weź, daj spokój. Teraz EU15 jest najważniejsza, a nie? Żartuję, żartuję oczywiście. Będę grał na M1 do końca swojego życia. Pozdro. Okej, tutaj brońka. I to jest dla kogo? A, to jest dla Mariuszka. To też rozmontujemy, cyk. Kłamstwa? Nigdy w życiu. Czy jak stream miał być od 12 do 16, a było 13, to będzie do 17? Dokładnie tak, Sushi, dokładnie tak to działa. No mówię, no dzisiaj obsuwa z tą szybą. A, co do szyby, to chodzi po prostu o szybę na ścianę, wiecie. Taką szybę na ścianę do kuchni, że teraz Karolinciak będzie robiła dla Neutiego obiadek i jej się coś tam chlapnie, że tak powiem. To chlapnie jej się na szybkę zamiast na ścianę i dzięki temu będzie mogła sobie zrobić tak pucu, pucu, pucu i już czysto. A nie się bawić w czyszczenie ściany, rozumiecie o co chodzi? No, ale z racji tego, że w sumie gdyby przyszli tak jak mówili, czyli przed 11, to na 12 by skończyli, bo to trwa około godzinę, ale przyszli po 11, no to skończyli po 12, ja jeszcze tam musiałem ten okap ogarnąć, także się streamek w sumie finalnie o godzinkę przedłużył. Dobra, to możemy odzyskać w zasadzie, tu możemy jakąś dziureczkę zrobić, pyk, pięknie. Okej, strefa mroku dalej, mamy zwiada. A czemu ona ma robić pucu pucu, a nie Patryk? W zasadzie to ścianę chyba częściej ja czyściłem niż ty, nie? Jak się ubrudziła. Ale no Boże, to była takie no... No takie skrót myślowy, no rozumiecie o co mi chodzi. A nie łatwiej pomalować ściany niż wykładać szkłem? No ale co z tego, że tą ścianę pomalujesz, jak i tak się ubrudzi? Nie rozumiem twojego toku myślenia, szczerze mówiąc. Patryk się pucuje gdzie indziej. Jezu, jakimi wy jesteście hejterami wrednymi, nie? Jesteście takimi wrednymi hejterami, że ja po prostu słów nie mam. Słów do was nie mam. Ale dobrze. Nie będę w ogóle komentował tego wszystkiego. Dawaj dalej. Człowiek piernik. Zobaczcie, jak tutaj wieżyczka pada. Pyk, pyk. Cyk, cyk, pięknie. I od razu przebieramy pachołki. Ktoś tam mi ostatnio mówił, żeby pachołki poprzebierać.
tutaj ładnie. Tu mamy znowu coś na siłę, bierzemy, sprzedajemy. I jak widzicie, pachołki również są przebierane. To możemy rozmontować. I... kurde, w zasadzie... A, i to możemy dać na Mariuszka, to sprzedamy, okej. To z miłości, no wiem, że z miłości, widzowie. Ja was sobie troszkę powyzywam, wy mnie powyzywacie. I jest fajnie. Ej, brońkę dostaliśmy jakąś. Pokaż mi tą broń. Kurde, jaki słaby rozrzut. Dobra, to bez sensu na siebie zakładać. To możemy tu założyć. To możemy założyć, bo ma dziurę. To rozmontujemy. Siłka. Od razu też. I buciki. Bez sensu, też rozmontujemy. Zobaczcie, mi zostało jedno rozmontowanie. Dlatego warto... nie warto było czekać do niedzieli. Tylko warto było właśnie dzisiaj poklikać. Bo no sami widzicie, jak to wygląda, nie? No nie wiem, mi się szkło bardziej podoba. Poza tym szkło po prostu można wytrzeć. Nie widzę problemu, szczerze mówiąc. Okej, pierścionek na Inte plus 24 możemy podmienić. Czemu by nie? Ile masz kryształu? 270, prawie 4000 aktualnie. To też rozmontujemy. Tu jakiś paseczek dla Mariuszka, nawet lepszy. No i dobra, i pewnie zaraz będę musiał niestety wyrzucać te rzeczy, no bo... bo co? Jest jak jest. Wieżę powinieneś już mieć zamkniętą? Tak mówisz? Szkło spoko, ale cienka blacha jest elegancko. Jak cienka blacha? Jezu, ja nie rozumiem was. Jaka blacha? O co chodzi? Serio, miałem szkło w kuchni i lipa była? Po roku... wyrzuciłem? A czemu wyrzuciłeś? W sensie chodzi o to, że po prostu się robiło tłuste, tak? Mazaki, nie odpalam tego shota. Nic nie pucowałem tak, jak tam pucowali. Ty jedyne, co pucujesz, to berło, pozdro. A to nie widziałem czegoś takiego, szczerze mówiąc. Nie, no mówię, mi się szkło podobało po prostu i ładnie to szkło wygląda. Dobra, lecimy dalej. Dalej nie mamy niestety miejsca. I teraz tak, paseczek. Paseczek fajny. Od razu odzyskamy klejnot. Wrzucimy tutaj. Szkło porysujesz, jak nie umiesz myć? Mango, ale ja nie jestem tobą, ja umiem myć. Ja ciężko pracuję i się uczę takich rzeczy, a ty tylko mówisz swoim podwładnym w Żabce, że mają zrobić to, to i tamto. Biedni są. Ale no co zrobisz, dobra. Inteligencja, kolejny pierścionek na Inte, ale tylko plus 1, a tutaj plus 43, ładnie. O, i premię do punktów życia, premię do punktów życia to my już powoli możemy też sobie, powiem wam, zakładać. Więc zrobimy cyk. I tutaj widzę, że też możemy w rękawicach zrobić cyk. No to jest dość drogie, ale może się przyda. Geeks, widzę, że masz ikonkę Prime'ika. Jak masz wolnego Prime'ika, możesz zostawić, nie obrażę się. Boże święty, no my teraz... A wiecie co? Ja to wszystko wywalam. Trudno. Normalnie, widzowie, wy tak nie róbcie. Wy sobie poczekajcie do jutra, będziecie mieli od nowa 15 rozmontowań i będziecie mogli pocisnąć, ale mi się nie chce czekać. Ja tutaj robię dla was content, rozumiecie, o co chodzi? Jest potężne klikanie. Dobra. Mamy jakiś łuczek. Sianko Borys, witam. Łuczek, słaby rozrzut, 17 to bez sensu. Jeżeli chodzi o klatówę, to też bez sensu. I buciki plus 1 też bez sensu. Dobra, lecimy dalej. Kurde, jakby mi z wieży poleciała jakaś brońka. Jezus. Dobra, żeby tylko jeszcze rozrzut siadł i będę w siódmym niebie, nie? Ale gówno. Wybitne. I to i 27 średnich, to ja szczerze, to ja mam dobrą broń. W sensie dużo... dużo mi to nie daje. To nawet brońki nie muszę za bardzo wymieniać. Runka 2%, no bo wczoraj runy odblokowałem dopiero, w sensie możliwość ich zdobywania.
To ja tu nie dostanę lepszych runek przecież. Dobra, czemu zabycie pazernym? Nie jestem pazerny, rybko. Dalej, no wieżyczkę dociskamy ile tylko możemy. Jak dla wojska odbieram, nie rozumiem. Życie jest piękne, obieranie ziemniaków dla 22 osób i streamek w tle. A dobra, że sushi, myślałem, że ja. Mariuszek, plus 4. Paseczek jakiś dla Barbara, minus 5. I to, a to tam mniejsza. Dalej. No już tutaj powoli się zaczynają robić ciężary. Dobra, pójdźmy może do Tornada. Tornado powinno nam jeszcze popadać w miarę łatwo. Tylko no tutaj też musimy wszystko sprzedawać. Niektóre rzeczy do kotła. Mero, tobie... A i w ogóle mam bardzo dużo golda. Tego golda też muszę rozdać w staty. Rodzina przyjeżdża, duża impreza dzisiaj. Jezu, obierać ziemniaki dla 22 osób? Ja mam czasem problem dla duchu obrać, bo mi się nie chce. Ciebie bym nie podejrzewał, że umiesz ziemniaki obierać. Umiem. Tylko akurat ja obieram tak, że pół ziemniaka wyrzucam do kosza. Bo tak grubo obieram. Co nie umiem? Oczywiście, że umiem. No ty jesteś chora? Sama mówisz, że tak samo obierasz jak ja. Że też dużo... Nie, ale ty musisz trzymać ziemniaka i noża, rozumiem? Umiem. Nie umiem. Umiem. Zaraz na streamie pokażę, jak obieram. Wiesz co, ty jesteś tak, próbujesz się przypodobać widzom. Taką jesteś hejterką, że to jest po prostu aż niemiłe. Jak można nie umieć ziemniaków obierać? To jest pytanie do ciebie, jak można... Głos prawdy w tle? Ta. Dawaj content z obierania ziemniaka. Jak skończę klikać tutaj na EU15, to idę po ziemniaka i wam obieram. A nie, kiedy my mamy ziemniaki? Jutro, nie. W poniedziałek wam obiorę. Bo w poniedziałek będziemy jeść ziemniaki na obiad, więc... Więc przyda się przy okazji. Obieraczkę sobie kup, to ci pomoże w życiu. No ja właśnie głównie obieraczką obieram. No to właśnie nią obieram głównie przecież. To o co ci chodzi. Bardzo dobrze. O, Mi de Plagi Doktor, nagle podobać się co pisze? A weź jeszcze o Karolinie coś napisz, Mi de Plagi Doktor. To zaraz się obrazi i tyle będzie z waszego spisku. Do poniedziałku obejrzy tutorial. Ale ty jesteś rurą, nie? Ty jesteś taką rurą. Wy naprawdę, powiem wam tak, wy żeby mnie obrazić, to wy z najgorszym wrogiem byście przymierze zebrali. A no wiecie o co chodzi. To ty planujesz co będziesz jeść do przodu na obiad? No. A co w tym dziwnego? Znaczy, no tak, jak mamy... A nieprawda, wspólnie planujemy. Ale ty widzisz jak ty kłamiesz? Zależy. Widzisz jak ty kłamiesz? Co zrobisz to ja zjem. Na wszystko mam ochotę. Bo robisz takie wspaniałe obiadki. No bo zazwyczaj tak jest. Dobra, już zamilcz kobieto, bo się troszeczkę rozbrykałaś. Generalnie zazwyczaj to wygląda tak, że planujemy jakieś, nie wiem, 4-5 obiadów do przodu. I ja jadę na zakupy, kupuję wszystko co jest potrzebne do tych obiadów. I wtedy nie muszę do sklepu jechać przez powiedzmy parę dni. Wydaje mi się, że to jest normalne w miarę. Jaki? Nie, na Twitchu. Twitch i YouTube to są dwie różne rzeczy. Dobra. Czekajcie, może kluczyk do strefy mroku kolejny by nam dropnął. A jak nie, to może chociaż jakiś fajny gemik? Jezu, jakby dwa takie na inte siadły, to ja bym chyba oblodził, naprawdę. Dobra. Oj, nie tu. No wsadzaj się! Czekajcie, no jeszcze parę razy pokopiemy. Dobra. Okej, okay, sprawdźmy teraz procenciki. A komu oblodzisz, a kto się nawinie? O, na 13 piętro mamy prawie 2%. Na tego mamy 15, na... O, dobra. Czekajcie, strefa mroku. Na tego mamy 15, powinno nam paść. 215 level.
Tu jakieś rękawice, sprawdźmy dla Kunegundy. Słabiutkie, zostawimy na razie. Thermomix mega spoko, jak się ma małe dziecko do jakichś zupek i tak dalej. Też o tym słyszałem. Też o tym słyszałem, że dla mojego dziecka jest bardzo git. Także no może się przyda. Tak, bo teraz jest jakiś błąd i są dwa razy dropy 1 na 3. Coś zepsuli. Więc jeżeli macie jakichś znajomych czy coś, to piszcie im, żeby wbijali na streamka, bo można od nowa nabijać dropy właśnie 1 na 3. Dwa razy w tym tygodniu. Więc zapraszajcie tutaj ludzików, może akurat im się przyda. Ich strata, nasz zysk, można tak powiedzieć. Nie wiem, mi miejscami pokazuje przez tego SF Toolsa na losy po 40%, a czasem trzeba go walnąć po 10 razy, żeby puścił. No różnie to bywa, akurat z tym różnie bywa, to jest fakt. Dobra, tu się możemy pozbyć, w ogóle tak, to wszystko wywalimy znowu. Strefa mroku, teraz mamy Woja. Cyk, 216 level, teraz mamy Zwiada. Zwiadek chyba też nam powinien paść. Głodny, głodny. Dobra, no ten już nam nie chce paść. Tu jakaś klatuwa możemy podmienić, why not? Dobra, i co dalej? No na wieży mamy jeszcze 18%. Czyli jeszcze wieżyczkę możemy podociskać. Nie no, kurde, predwej. No dobra, dzięki. O, to padło z bomby, fajnie. Pyk. Git. I teraz tak, tu znowu coś na siłkę wywalamy. Tu znowu coś na siłkę wywalamy, to też możemy wywalić, ok. Teraz zwiadowca. No do kolejnego maga myślę, do kolejnego maga tą wieżyczkę popchniemy. Albo i nie, albo na tym zwiadzie się już zatrzymamy. Ok, nieważne. Inteligencja, sprawdźmy. Plus 25 i od razu dobra runa, super. Pyk. Grzybów już nie zasłaniasz? Nie. Dobra, super. Inteligencja, ale tu nam daje tylko 12. To nie ma sensu podmieniać, lepiej temu dać. Dalej. No za dużo leveli nie wbiliśmy, ale dzisiaj takie, powiedzmy, skupiliśmy się na takich bardziej lochach właśnie jak wieża, żeby więcej golda zarabiać, zawki. Takie rzeczy, nie? Ale wiecie co, ja bym teraz chciał pójść jeszcze do strefy światła. Mamy naprawdę sporo golda, więc sobie tu dobijemy może do 1400 w podstawie. O, i teraz sobie spróbujemy strefę światła jeszcze popchnąć troszeczkę. O, jak szybko, what the shit? To zostawimy do kibla. Obejrzyjmy tą waleczkę. Ja zaraz idę na święto pieczonego ziemniaka, o kurczę. W sumie fajnie, a co tam będziesz robił? Ogólnie z tego co wiem, to druid do SF Toolsa jest wgrany taki, jaki powinien być po tym reworku, a do gierki jest wgrany jakiś zbugowany. Także no śmiesznie w sumie. W każdym razie właśnie na SF Toolsie mogą być wyższe procenty niż faktycznie mamy, dlatego nieraz tak długo się męczymy z jakimiś lochami, nie? No nie wiem, jak to jest zrobione, ale no jest jakoś. Grillował, będę jadł ziemniaki z ogniska. Zazdro. A w ogóle dzisiaj jest tak zimno, przy takim grillku by człowiek tak posiedział, człowieku. Jak buciki? Ej, a może... A, to się zamienia? Nie, poczekaj. A jakbym dał na przykład na Kunegundę i teraz na siebie, to mam inteligencję. No, czyli tak to działa jak powinno. Zajebiście. Super. Pyk. Budki jakieś, plus 6, to nie ma co. Teraz mamy Wojka. No dawaj, dawaj. Bardzo możliwe, Delfik, że mi tyle grzyba zeszło, dlatego że SF Tools troszeczkę zakłamuje, a w zasadzie no gierka jest, w sensie no balans druida w grze jest źle zrobiony. Bardzo możliwe.
Dobra, nie działa. Dawaj, dawaj. No nie, no Jezus Maria, no. Dobra, dzięki. I minus dwa koła grzyba. Daj spokój. Tu z dziurą to możemy wziąć. No ten Odyniec by nam się przydał, żeby go jeszcze machnąć. Dawaj, Gostek. Dawaj, Gostek. Albo nie, sprawdźmy procenty po prostu. O kurde, my tu już mamy malutkie procenty, powiem wam. Tu by już można było się troszeczkę poprzebierać. Ale tak, zrobimy może... Dobijemy po prostu 219, nawet jakimś tornadem. Dobra. I ewentualnie zrobimy tak, że jeszcze jutro się poprzebieramy na streamku. Znaczy tak delikatnie, no najlepiej to by było jakąś brońkę znaleźć nową. Ewentualnie może nam z kostek jakaś brońka poleci. W sumie dzisiaj levela to my już nie wbijemy, nie? A nie, jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. Zanim pójdę w kostki. A nie, 3,5% na tą małpę w ziemi. To są najwyższe procenty. A ta małpa to jest co? To jest jesienne dni, czyli myśmy mogli ją dzisiaj złapać w sumie. Dobra, o, git. Łatwo poszło. Tornada nie pchasz? Z tornadem też już będzie problem, wiesz? Lepiej dwa odcinki? Nie, no taki weekendowy odcinek skleimy w jeden. I spróbujmy zrobić kostki, bo ja tu już mówię, levela nie wbiję. Spróbujmy, żeby z kostek mi może coś poleciało fajnego. Może jakaś brońka? O, o! Jest szansa. Epicka broń, okej. Widzowie, Blazer NG, Blazer NG, proszę. Szkoda, że nie 5 kostek, ale dobra. Jezu, no czemu jest ciągle taka słaba... Taki słaby rozrzut, no? O co z tym chodzi? No ale chyba ją założę, no bo co? Czekajcie, może jeszcze... Trzymaj się, Drik, miłej sobotki. I Olaf, trzymaj się również. O, dobra, kolejna szansa, proszę. Kurwa. Znaczy, kurde, przepraszam. Plus 16 pancerzyk, spoko. Tylko muszę runki zamienić. Ale podmienimy, why not? Cyk. Dobra, lecimy dalej. A w ogóle teraz z tego pierwszego setu to gemy dropią, nie? A nie epiki. Bo jeszcze w ten sposób byśmy mogli spróbować. Tutaj plus 16 to nie ma sensu w zasadzie. No 54 średnie, to już jest dużo. I 28, dobra, no zamienię. Nie wiem, czy dobrze robię, ale zamienię. Nic lepszego raczej już dzisiaj nie wykminimy. Okej. Może sobie podbijemy na przykład tutaj jeszcze boczki i szczęście. O kolejne 50. Siema, też macie taki problem z ubiciem lochu 21 karczma mrocznych sobowtórów. Mam 471 level, a pierwszego poziomu 400 level nie mogę przejść, a na 26 lochu mam 6 na 10. Gremo, sprawdź na SF Toolsie. Sprawdź procenty na SF Toolsie po prostu. Przydałoby się, żeby dropiła pota na wytrzymę, bo mam problem z uzbieraniem czasem. Kurde, no ale już nieśmiertelka leci, no dzięki dropom nieśmiertelka jest permanentna, więc... Więc już nie przesadzajmy. Okej, i teraz sobie spróbujmy HP podbić o jakieś 50. O, nie wiem, czy mi golda starczy w zasadzie. Ale trudno. Nie, starczy na luzie. Pięknie, równiutko wszystko. Dobra, i teraz sprawdźmy procenty. No lipa mimo tej broni. Tu rozrzut jest za słaby, no 0,50 mamy na tego magusia. Dobra, to się wstrzymamy i spróbujemy jeszcze jutro po prostu coś pocisnąć. Na spokojnie. Może nam jakiś gaming jeszcze poleci wieczorem albo jutro. No bo skipać te gemy to jest bardzo drogo. Gemy jakbyśmy wymienili, to raczej by poszło na luzie, nie? Zobaczymy. A jak nie, to może jutro jakąś brońkę spróbujemy dropnąć z kostek. We will see. Na razie się wstrzymuję. Jakiś tam progresik zrobiliśmy, głównie mi tu zależało na wieży, rozmontowania porobiłem. Także jutro będzie, że tak powiem, kontynuacja
i druga część. Dobra widzowie, drugi dzień na naszym druidzie, na serwerze EU15. Nie mamy tutaj za dużo grzybów, żeby poszaleć, ale jeszcze może coś tam dociśniemy. Może jeszcze, wiecie, jakieś tam, no, lożki ubijemy, może parę leveli wbijemy za tą resztkę grzybów, która nam została w ten weekendzik. No drugi dzień klikania w sensie. Przecież wczoraj klikaliśmy, wczoraj już zmontowałem wam odcinek, dzisiaj go dogrywam i montuję drugi tak jakby dzień tego weekendu i to wszystko łączę w całość i wam wrzucę na YouTube'a, nie? Dobra, mamy tak, 20 prawie 2% na tego pupilka. Zaczniemy od tego, żeby poubijać tutaj środowiska. Nie pisz tak, diablo. Wy tacy jesteście antypolicyjni, ale jak wam coś ukradną, to od razu lecicie i pierwsze co to do policji. A tak to wszyscy byście tam ich wyzywali. Taki wasz właśnie wygląd. Prawilniacy, pseudo. Znaczy tu mu, nie wiem czy, no nieważne, wiecie o co chodzi. Dobra. Okej, lecimy. Teraz tak, środowisko. Światła ubite, mamy letnie dni. Wiem, diablo, wiem, to bardziej do Dominosa było, ale wy sobie żartujecie na tym czacie, ja zdaję sobie sprawę. Ale taki wygląd właśnie w większości prawilniaków. Teraz tak, na ziemi chyba mamy sporo procent. Nie, przepraszam. Nie, na ziemi nie mamy procent. Na wodzie mamy 7 i na ogniu mamy 6. Dobra, to jeszcze poubijam. Tu w ogóle tego koguta jak sobie ubijemy, to jutro go złapę. Tak sprzedaję kolegów z kodem neutral? A, no to jak tak sprzedajesz, to git akurat. To się szanuje, pozdro. Dobra, i tego jeszcze byśmy mogli ubić. Ja mam kolegów z giverami. Zawsze i wszędzie policja. Dobra, wy trolujecie. Drugi dzień klikania mi chodziło, no już wytłumaczyłem o co chodzi. Robię wam taki odcinek łączony. Wczorajszy dzień i dzisiejszy w jednym i pewnie jutro to wleci na YouTube'a, czyli w poniedziałek. Dobra, teraz tak, tu mamy letnie dni. Tu nic nie ubiłem, kogucika sobie łapiemy jutro i go zaczynamy karmić. I tu mamy wtorkową noc, dobrze. Czyli środowiska mamy z głowy i teraz tak. Lecimy sprawdzić procenty na lochy. Co się od wczoraj zmieniło? W zasadzie to nie za wiele. Poleciał mi średni gemik, mały gemik w zasadzie na intę. Więc podmieniłem jakiś tam 144 na taki prawie 300, także jakiś buścik wleciał. No i w zasadzie od wczoraj to tyle. Dobra, wieża 14%, zacznijmy sobie od tego. A czy ja nie zrobię w ogóle portalu kolejnego? Spróbujmy, sprawdźmy to. Powinien siąść szczerze. Widzowie, a ma ktoś w ogóle wolnego primika? Jak macie, to możecie dać, nie obrażę się. Jezu, czy ja użyję jakiegoś, nie wiem, kryta, czy czegoś takiego? Boże święty, ten druid to jest naprawdę, ja nie wiem. Dobra, nieważne. Była walka bez mojej pasywki. Dosłownie challenge, bez pasywki. Nieźle. Lecimy dalej. 14%, cyk. Mamy jakiś hełmik dla Barbara. Plus 71, sporo pancerza tracimy, ale to nic. Tu w ogóle jeszcze możemy... Zobaczcie, możemy porozmontowywać dzisiaj to, co wczoraj nam zostało. Bo znowu mamy 15 rozmontowań, okej. Kolejna wieża, kolejny woj. Też nam padło. Tu mamy znowu na wszystkie staty coś. Ale nam się z tego, co widzę, za bardzo nie przyda, okej. O, i teraz mamy maga, dobra, na tego maga, a nie, dobra, nieważne. Myślałem, że na magów będzie ciężej, szczerze mówiąc. Dobra. I teraz tak, barbar. Plus 1 tylko i buciki minus 6, okej. Ale to wszystko to są żarty, no, ja mam nadzieję, że nikt tu na poważnie nikogo nie wyzywa, bo ja tak, jak skupiam się na klikaniu, to aż tak nie czytam czatu. Także wiecie, mam nadzieję, że tam nie ma żadnych wyzwisk takich na poważnie, nie? Okej. Na tego mamy 8%, cyk, 220 level, mamy jakieś gadki, minus 2 też. Tu jakiś zwiadowca. Pyk. Mamy jakąś brońkę w ogóle. To tą brońkę w sumie mogę podmienić, szczerze mówiąc. Plus 15, no słabszy rozrzut, a to nie podmieniam, mniejsza z tym. Kolejny woj. Dawaj, dawaj, pyk. Kolejny woj, dawaj, dawaj. Pyk, pięknie, prawie 221 level. Uuu,
Tutaj dla Kunegundy, aha, to są buty, które mogę wrzucić do kibla. Ja dzisiaj nic jeszcze do kibla nie wrzucałem. To też robimy tak. A i brakuje nam 50 many, to jutro. Ja jestem Toxic spod znaku Has EKS Łódź Polska. Nic mi to nie mówi, szczerze mówiąc. Czy jest to jakaś grupa kibolowska? Wydaje mi się, że tak. Dobra, tego jeszcze raczej ubijemy. Chyba, tak mi się wydaje. Czy bywam na mecza? A, że ja, czy że Dominos? Pewnie Dominos. Na tego mamy 3% niecałe. Dobra, jeszcze raz sprawdzimy procenciki. Aha, na tego mamy 3,5%. Na wieżę mamy jeszcze prawie 5. Jeżeli chodzi o jakieś kibicowanie, to ja zawsze od tego odbijałem. W sensie, nie kibicowałem nigdy żadnej polskiej drużynie, bo nie było komu, tak szczerze, patrząc na naszą polską piłkę. Ale też wiecie, jak już, no to tak totalnie zwykłe kibicowanie. O kurde. Ej, to jest dobre. W sensie rozrzut o wiele lepszy. Dobra, takiego czegoś oczekiwałem, szczerze mówiąc, że coś takiego nam poleci. To się czat na odcinku ładnie prezentuje, bez kitu. Ale myślę, że już na YouTubie wiedzą, jacy wy jesteście, nawet ich to za bardzo nie zdziwi. W każdym razie wiecie, miałem jakiś tam kolegów kiboli i tak dalej, słyszałem różne historie, to jak dla mnie to jest taka patologia, że... Tragedia. Nigdy bym nie chciał być kojarzony z takim towarzystwem. I w sumie to golda mogę wydać, bo przebierać się już tutaj nie będę. I okej, mieliśmy teraz około niecałe 2%, 1,5% na tego Magusia w 13 piętrze, a sprawdźmy teraz z tym o wiele lepszym rozrzutem. No, teraz prawie 2,5%. Dobra, to ja idę do niego. Strefa światła, 13 piętro, wróżek Henryk, dawaj. Dawaj, dawaj. To jest Maguś, no on w teorii powinien szybko w miarę paść. Hello Albert, hello. We are... No proszę bardzo, we are from Poland, but nice to see you there. Nice to see you on my stream. Ej, dlaczego mi się nie zapisała walka? Ostatnia to jest wieża, o co chodzi? Ja już jej chyba nie odzyskam, co? Zapisz walkę. Ej, to jest dziwne. No dobra, trudno, no to niestety sobie nie obejrzymy. Zobaczmy, ile mamy na kolejne 13 piętro. Ej, prawie 2% mamy na tego woja. O kurczaczki. O kurczaczki, o karuzela z idolami. Wyłącz i włącz komputer zawsze działa? Nie, nie, właśnie dziwne. Bo nawet jak zrobiłem ten trik z gildią, z zapisaniem walki, to powinna się pojawić walka chociaż nawet z tym trzecim. A tu mi się żadna nie pojawiła. No ale dobra, trudno. Ej, a jakiś nam epic poleciał przecież. A, plus 6 tylko, dobra, to będzie do kibla. Dawaj, prawie 2% na woja. Ale w ogóle ci magowie na tym druidzie jakoś łatwo padają z tego co widzę. Przyjdź wieczorem na stary rynek, dostaniesz w czapę. Jakiej dzielni chcesz się sprawdzić? Nie no, przestańcie, proszę. Ja tak, może nie tyle co gardzę, ale... Ale... Nie wiem, no tak mnie śmieszy takie wszelkie kibolstwo. A jeszcze ci najwięksi prawilniacy, co normalne rodziny zaczepiają i próbują tam bić, bo... Tylko to są w stanie zrobić tak na dobrą sprawę. No już dajcie spokój, widzowie. Dawaj, dawaj, no proszę, padnij w miarę szybko, no. Jest, mamy to. 2-2-5. Pokchamp! Rękawice nam się nie przydadzą. Jezus Maria, jeszcze jakiś delikatny progres za resztki grzybowe nasze. Cześć Lukas, witam serdecznie. Cześć Technikal. Bardzo dobry wynik zimny, ale lepszy, jeszcze lepszy by był, jakbyś zostawił tutaj Primika, bo widzę, że masz ikonkę. Ostatnio pseudokibice zabrali dzieciakowi szalik, bo miał z przeciwnej drużyny, także to jest dramat. To właśnie. Właśnie o to mi chodzi. Ja się tu tak staram wypowiadać, ale z drugiej strony się skupiam na klikaniu. I tak mogę, wiecie, brzmieć jak taki, no, dziwak. Ale no. Dokładnie o to mi chodziło, co Bojanek napisał. Między innymi.
Okej, okay, co dalej? 13 piętro teraz mamy Magusia, więc jego już przez najbliższy czas na pewno nie ruszymy. Okej, okay, na 9 mamy fajne procenty jeszcze. Ten loszek jakbyśmy zamknęli, to by było super. Odyniec. Dawaj, dawaj. Pięknie. I herszt rabusiów też. Tu mamy coś na siłkę, sprawdźmy. Plus 12 to nie, bo trzeba by zamieniać. I tego chyba też machniemy. I już będziemy mieli dokładnie zamknięty loszek, pięknie. I to możemy sobie rozmontować, ok? Nie ma już sensu tutaj za bardzo nic bić, patrząc na procenty. W sensie mam na... ten loch, czyli te smoki 7%, ale on nam daje tak mało expa, że to się mija z celem, szczerze mówiąc. Ten loszek pokonaliśmy, na wieżę już mamy 1%, to już nie ma co na razie. Na tego też mamy 1%, nie ma co. 13 piętro 004. Dobra. Wiecie co? Tornadko sobie jeszcze machniemy. Może dobijemy 226 dzięki temu. I wiem, i resztki grzybów będziemy musieli przeznaczyć na loch na kółkach. Pamiętajmy, że jeszcze nam jeden przeciwnik został do pokonania w tym lochu na kółkach. No i muszę to zrobić. Wiecie o co chodzi. Tutaj zwiadek i cygi. Mamy 226 level. No dobra, do kolejnego woja pociśniemy. Dawaj, dawaj. A, kolejny woj. Okej, okay, dobra. I teraz tak, wszystko wydajemy winte. Już się dzisiaj tutaj nie przebieram. Musimy przede wszystkim gemy powymieniać, bo zobaczcie, my mamy jeszcze raz, dwa, trzy... trzy gemy tak na dobrą sprawę, nawet cztery powiedzmy, z kopalni pierwszej. Jak tu wymienimy gemy, jak jeszcze trochę runki sobie podszlifujemy, bo już to idzie w ładnym kierunku. Dzisiaj w ogóle mi się kończą kwatery na 10 i bym chciał od razu twierdzę na 13 odpalić, ale nie wiem, czy mi się uda pod względem kamienia. Zaraz zobaczymy. W każdym razie no. Tak, robiłem bojanek, w sensie dobiłem sobie level tornadem. To wtedy na pewno dalej pociśniemy. Na razie docisnąłem to, co mogłem. Mam trochę epików na zapas do kibla, więc to też jest spoko. Może mi jeszcze jakiś epik z kostek poleci. Mam tutaj, tu mówię do widzów z YouTube'a, mam już znalezione EQ do awki. Jak mi się tylko pojawiło 1000 runek, to sobie od razu zrobiłem EQ. No na samego expa na razie, 8% do expa, potem na bieżąco będę podmieniał. Więc no, więc tak to wygląda. Dobra, loch na kółkach. Proszę. Co my mamy? Tu mamy odporność, w sensie obrażenia na ogień. On ma odporność na błyskawice. Proszę, padnij. Proszę. Dobra, siedzi. Jezu, teraz jak łatwo. Mamy to. Sianko konsument, witam serdecznie. Mamy to, widzowie, mamy to. A, i premia do punktów życia. To ja mogę sobie na przykład podmienić za to, bo punkty życia też już powolutku tutaj można powiedzieć gromadzę. Czyli evencik zrobiony. Mam za dużo rzeczy. Do kibla już dzisiaj coś wrzuciłem. Dobra, to jedną rzecz mogę sprzedać, trudno. Chociaż w sumie... no, pachołki to tylko nie mają w zasadzie. W zasadzie tutaj rękawic, Mariuszek. Sianko kudłaty, luzik konsument, miłego spacerku dla ciebie. Rozmontowania robiłeś? Tak, już dzisiaj wszystkie zrobiłem, no. No jak się robi wieże i strefę mroku, to te rozmontowania szybko topnieją. Dobra, i tyle. Tyle z klikania, myślę, na ten moment. Docisnęliśmy, co mieliśmy docisnąć. Fajnie w sumie poszło za tą resztkę grzybów. Teraz fokus na wymianie gemów. Na rozwoju runek, żeby więcej procent w broni przede wszystkim mieć. I za parę dni pewnie znowu jakiś odcineczek tutaj skleimy z klikanka lochów. W sumie tego pirata by było jeszcze dobrze dobić, wiecie? Dlatego, że od razu by nam mógł polecieć klucz do następnego lochu. Pamiętajcie, że w strefie mroku trzeba pokonać 5. I jak mamy na przykład 6 na 10... to wtedy już może polecieć kolejny. Koniec streama? Nie, nie, nie koniec streama. Bardziej koniec odcinka jak już. Ale może jeszcze tego? Byśmy docisnęli? No dawaj, dawaj. Padnij. No nie są na niego wybitne procenty, ale no sami rozumiecie. Dobra, mamy to, okej? Tu jakaś brońka dla Barbara. Plus 32. Niezła, szczerze mówiąc. Tego się musimy pozbyć. Sprawdźmy jeszcze teraz procenciki. O kurde, na zwiada mam tylko 0,60. Czaisz to?
To nie jest to wcale takie proste, jakby się mogło wydawać. Tu w ogóle nie wiem, czemu ja kalendarza nie odbieram. Pyk. Sianko dostojny, witam. Diablon, możesz napisać... Spróbujemy tego zwiada. Możesz napisać na support Diablon i spróbować jakoś sobie zmienić sposób logowania na maila. Zobaczyć, co oni ci odpiszą. W ten sposób możesz ewentualnie spróbować to jakoś ograć. Bo logowanie przez Steama, czy przez jakieś Facebooki, czy przez inne takie, no to moim zdaniem się mija z celem. Ej, dobra, ale w sumie po co ja to klikam? Już mamy 6, już możemy zdobyć kolejny kluczyk. To mniejsza, straciłem tylko grzyby, bez sensu. Dobra, jest git. Jest git, widzowie. Jest bardzo git. Jest, wręcz bym powiedział, super. Jaki jest w ogóle teraz najwyższy level? Może jeszcze dzisiaj do wieczora się coś zmieni. Ale chyba 260... A nie, Boże, 275 z tego co widzę. Zouzi ma 268. O kurde, ile on ma itemków dla mnie. Jezu, ale bym go ciapnął. Tak, tak, 274. Zouzi w ogóle pobił rekord. Ale to wam może jakoś w przyszłym tygodniu nagram jeszcze odcinek na ten temat. Tak, bo dzisiaj jest jeszcze wcześniej, jeszcze tu się dużo w topce może zmienić do końca dnia. To ja wam jeszcze na spokojnie nagram odcineczek i wszystko wam powiem. W twierdzach jesteśmy top 50, pupilki top 40, pupilków mamy 25, tyle co... A nie, tutaj SJZ ma 26 z tego co widzę. Ale no, jesteśmy w topce, jeżeli chodzi o ilość. Podziemia w top 30 też. Nie wygląda to źle. Nie wygląda to naprawdę źle.